Rzucić podejrzenie rzecz łatwa, ale udowodnić i skazać w sądzie rzecz trudna. Byłbym przerażony, byłbym przeciwny, żeby moja mama mogła mnie zlikwidować. Ale wiesz, o tym nie wiedział. Na życzenie, no to ale zaraz. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, no to tutaj nie ma co bronić jego dobrego imienia, bo on dobrego imienia po prostu nie ma. Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl. Pierwszy odcinek politycznego Face to Face. Dzisiaj naszymi zacnymi gośćmi będą posłanka Joanna Senyszyn, Lewica Demokratyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz poseł Tadeusz Cymański, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Już PiS. Już PiS. Czyli mamy... Miałem informację, że się zgodził zarząd partii na przyjęcie mnie po mojej deklaracji. Tak więc stop. Ogłoszenie. Ale tylko dla ścisłości. Ale o, świetna wypowiedź. Zawsze mówiłem, że nie zmieniam partii, tylko zmieniam pozycje strzeleckie. Właśnie dzisiaj będę miał okazję strzelać tutaj, będziemy strzelali, że też się dałem podkusić, no bo jednak to jedna z bardziej ostrych i wyrazistych postaci. Ale cóż, jedziemy. Panie pośle, zaczynamy. Okienko transferowe trwa. No dobra. Więc transfery cały czas trwają i na początek sektor gospodarki. Czyli tak, 300 miliardów pozabudżetowego długu według NIK, pierwszy raz w historii negatywnie zaopiniowany budżet państwa. Czy jest się czym martwić, czy będą pieniądze na programy społeczne na początku 1,5 miliarda dla pani profesor Senyszyn? To znaczy 300 miliardów różnicy między długiem publicznym, a tym długiem właśnie liczonym według europejskich norm. I to jest przerażające, dlatego że to są niewyobrażalne pieniądze. No właśnie, spróbujmy sobie wyobrazić. Ile waży miliard złotych? 1000 milionów, a milion to jest 1000 tysięcy, no. A 1000 to jest 1000 złotówek. Ton. No, więc wiem. Komuś się wydaje, że jakby tak ukradł, to by wyniósł. No nie, nie wyniósłby. Milion złotych to waży 8 kilogramów, 9 w zależności od wilgotności. No to jeszcze można ukraść, a już tak miliarda to dwie ciężarówki potrzebne. No a my tutaj mówimy nie o miliardach, tylko dług publiczny to jest 1,5 biliona. A liczony więc, według 1,523 miliardy, dokładnie liczony według metody europejskiej. Tak. A europejska metoda, od razu powiedzmy, obejmuje wszystko. Dajmy na koniec pani profesor. Tak. No a polski rząd, czyli rząd właśnie PiS-owski. Zjednoczonej Prawicy. PiS-owski, tak, dobrze. Żeby nie było kontroli parlamentu nad bardzo wieloma wydatkami, przeniósł te wydatki i ten dług publiczny do różnych funduszy. Największy to jest fundusz przeciw-covidowy. TFC, który powstał, tak, przeciwdziałania covidowi, bo on ma aż 150 miliardów z tych 300 różnicy. I tak naprawdę my nie wiemy, na co on jest wydawany, ani też nie wiemy, na co są zaciągane pożyczki i od kogo są zaciągane pożyczki, bo to już jest tajemnica bankowa. Pani profesor, tutaj kropka, poseł Cymański cały czas się wyrywa już do odpowiedzi. Nie, no, wnoszę sprzeciw. Półtorej minuty. Programowy sprzeciw, chcę uspokoić od razu w ramach repliki, to jest jasne i zrozumiałe. Po pierwsze, nie jest to nic nielegalnego, to od tego zacznijmy. Co do NIK-u, nie chcę dotykać takiej delikatnej struny, ale od czasu kontrowersji wokół prezesa spowodował, ja nie chciałbym powiedzieć źle, bo sam byłem kontrolerem, absolutnie bym obraził rzetelność wszystkich pracowników NIK-u. Natomiast konkluzje i ta cała sytuacja może być różnie oceniana i zostawmy to inteligencji odbiorców, czy to jest. Chcę powiedzieć wszak, cytując za profesorem Skuzą, wiceministrem finansów, postać, która polityką jest kojarzona może mniej, bo jest profesorem i naprawdę z autorytetem. Owszem, wzniesiono krytyczne uwagi co do przejrzystości, co do transparentności. Natomiast, ja tu bym mógł zacytować z raportu, natomiast budżet państwa jako budżet, ponad 500 miliardów, to zostało ocenione pozytywnie, bo nie stwierdzono żadnych podstawowych zastrzeżeń co do sposobu, merytoryki i tak dalej. I teraz co do kontroli przechodząc, to nie jest tak, my co miesiąc Ministerstwo Finansów i Polska raportuje do OECD, do Komisji Europejskiej informacje. Natomiast inne dane tak, niż natomiast te tak, i te pieniądze, proszę, ja podam jeden przykład, na co pieniądze, bo tam jest 150 ponad miliardów COVID-u, wszystkie szczepionki, szpitale, pieniądze, gigantyczne pieniądze szły, drodzy Państwo. COVID się skończył, ale dług został dalej PFR.
200 ponad miliardów złotych żeśmy wtedy sypnęli dla wszystkich firm szybko, może za szybko, bo nie dokładnie. W ramach pomocy. Tak, tak, w ramach pomocy i dzięki temu mamy co prawda inflację, ale mamy pewne skarby. Panie profesorze, ostatnie zdanie. Już i kończąc, konkludując, chcę powiedzieć, że to jest liczone, to jest oficjalne i teza o katastrofalnym stanie finansów jest nadwątlona. Powiem dla ciekawostki, że nawet z tymi 300 miliardami to jest poniżej 50% PKB, a tak się liczy sytuację państwa. W Europie średnia 84%, a Hiszpania, Grecja i państwa mają po 40%. Panie pośle, tutaj kropka, tutaj. Ale ja jestem, ja się przygotowałem. W ramach dogrywki 45 sekund na jestem głowę. Jestem obkuty na i ten temat. Pani profesor Senyszyn, muszę bardzo być obkuty, bo jestem z Komisji Finansów. Ale to, że jest to liczone, to nie znaczy, że to jest dobrze wydawane. Po prostu jest raportowane, bo musi być, do Komisji Europejskiej. Natomiast no, my mamy jako Polacy poważne wątpliwości co do tego, jak to jest wydawane, bo wiemy, jak były kupowane maseczki u znajomego ministra zdrowia, który był trenerem narciarskim, jak były, no właśnie z COVID-u. Koperty, od razu pomogę. Jak były koperty, kupowane respiratory. Panie pośle, dajmy dokończyć. No właśnie, jak były kupowane respiratory i jak przekręt na przekręcie jest, jak już 100 milionerów powstało z PiS-u, którzy właściwie z nędzy do pieniędzy doszli w państwowych spółkach. No więc... Moja droga koleżanko, że tak powiem, ale naprawdę no nie schodźmy na takie pozycje, bo stać nas na to. No, ale to więc gdzie Rzym, gdzie Krym? Wspomniano o miliardzie, o miliardach i tak dalej. Ja nie lekceważę nawet jednej złotówki. Ale te respiratory, koperty i coś jeszcze, jeżeli chodzi o finanse państwa, to praktycznie, mówię tutaj o odniesieniu, możemy oceniać etycznie, moralnie, prokuratura się tym zajmie, już o tym wiemy, ale naprawdę, to nie jest ten etap i w ten sposób nie mówimy o sytuacji finansów państwa, tylko, bo jednak nie można ciągle, przekręty, opozycja ciągle w koło o tym mówi. Tak? Jak były takie przekręty, to nie wiemy, jakie większe. Ale rzucić podejrzenie, rzecz łatwa, ale udowodnić i skazać w sądzie rzecz trudna. I chcę tu powiedzieć naprawdę, waszmy słowa... Władzę, nie, bo to najgorsze, panie to PiS i PiS najgorsze panie pośle, podlesie. Tutaj nieprawda. Kropka, bo aż muszę bronić. Stół przemówił przed chwilą. Więc teraz przechodzimy z długu na to, na co wydamy te pieniądze, tak? 800+. Brzmi to fantastycznie pewnie do wielu milionów polskich rodzin. Pytanie, skąd to pieniądze Donald Tusk już chciał teraz wprowadzać? PiS mówi nie. Magdalena Biejat chciała wprowadzać 1 września. PiS mówi nie. PiS mówi 1 stycznia. A Donald Tusk dodaje jeszcze 1500+ do tego wszystkiego. I na początku poseł Cymański 1,5 minuty. Myślę, że Donald Tusk, no cóż, zauważył, sztabowcy powiedzieli jemu, słuchaj, trzeba coś robić, bo będziemy płynąć i oni znowu wygrają. No co zrobić? Łgać! I nikt nie wierzy w nawrócenie. Tu powiem, pani poseł, przy wszystkich różnicach zawsze była socjalistką w sferze społecznej. Natomiast Donald Tusk był zawsze skrajnym liberałem w polityce społecznej. I nagle doszło do przemiany, metanoi takiej wielkiej. Jeździ po kraju i mówi, jaki on był dobry. Chciałbym tutaj czas krótki, ale wymienić. I dowodem na to, jak oni zostawili swoje rządy, i tu się chyba pewnie zgodzimy w tej sprawie, jest do dzisiaj istniejący zasiłek rodzinny. To była ta pomoc liberałów, tych liberałów, dla polskiej rodziny. 94 zł dla dzieci, gdzie dochód jest poniżej 674. Można sprawdzić, mało kto o tym w ogóle wie. To jest ich ten archaiczny ślad i koniec, jak oni zostawili. I dzisiaj, jak on mówi 800, 1500, może ktoś to uwierzy. Ja w to nie wierzę. Ludzie się zmieniają. Tu bardziej chodzi o polityczny dyskurs, że teraz, widząc, że to niestety wzięło, bo oni mówili, że nie będzie pieniędzy. Przecież powiedziałem to tu w studio kiedyś. Oni nawet się nie wstydzili tą swoją liberalną łapką sięgnąć tam, gdzie nie powinni sięgać, do domu żałobników. Przecież oni zmniejszyli zasiłek rodzinny, a ich minister finansów... Pogrzebowy, widziałem, jak powiedziałem? Rodzinny. No nie, pogrzebowy, to coś innego niż rodzinny, to rodzinny, całkiem coś innego. Ale ich minister finansów, sam byłem świadkiem, to można sprawdzić, co ja teraz mówię, można sprawdzić. Jak minister Balicki powiedział, skąd pieniądze na służbę zdrowia, podnieśmy bogatym podatki, tak? A minister powiedział, nie możemy podnieść, bo to daje miliard złotych. Ale za trzy miesiące, już kończę, za trzy miesiące, jak podnieśli, obniżyli zasiłek, już powiem poprawnie, pogrzebowy, to powiedział tak, każda złotówka się liczy. Czyli bogatych skubnąć
Nie można, bo to nic nie daje, ale zabrać 2000 od pogrzebowników, to jest liberalna twarz Platformy. Tak jest. Od 2016 roku, kiedy wprowadzono program 500+, do 2019 były dyskryminowane samotne matki i samotni ojcowie. I to był absolutny skandal, dlatego że właśnie jak się jest samotną matką, to najtrudniej wychowywać dziecko i tam był próg dochodowy. No, od 19 roku, od marca, to zlikwidowano już wreszcie, na każde dziecko przyszły pieniądze, to słusznie i bez żadnego progu dochodowego. Natomiast no to dlatego, że były jesienią 19 roku wybory, czyli to był następny rzut kiełbasy wyborczej. Ja zawsze mówię, że gdyby wybory były 3 razy w roku, to emeryci, dzieci bardzo by na tym zyskiwały, bo partia rządząca dawałaby dodatkowe pieniądze przed wyborami. No nie każda, bo jak rządzili liberałowie, to nie robili tego właśnie. No. Natomiast 800+, więc tutaj są takie obawy, że ponieważ prawie 3 miliony dzieci się wychowuje w rodzinach biedniejszych, natomiast 4 miliony w rodzinach zamożniejszych. A to oznacza, że 10 miliardów w gruncie rzeczy tej podwyżki pójdzie do rodzin biedniejszych, a aż 14 miliardów do rodzin zamożniejszych. Czyli w gruncie rzeczy wcale się nie wyrówna poziom zamożności w Polsce, tylko on jeszcze się pogłębi, ta różnica. No i to jest takie pewne niebezpieczeństwo. Stąd bardzo wielu Polaków uważa, że jednak ludzie zamożni nie powinni dostawać tego dodatku. Czyli próg dochodowy. Czyli, że powinien być ten próg, ale nie taki jak wtedy, bo wtedy to naprawdę chodziło o to, żeby promować małżeństwa i przecież tak pani minister, któraś tam pisowska radziła, żeby się te kobiety samotne wyszły za mąż, to wtedy będą żyć po Bożemu, będą mieć pani drugie dziecko i dostaną na drugie dziecko. I 45 sekund dogrywki pierwsze dla posła Cenickiego. Króciutko, bo pani profesor, ja mówię, pani poseł tu powiedziała też, że 10 miliardów dla dzieci biedniejszych, 14 dla bogatszych. Dałby Bóg, żeby to było prawdą. Żeby większość dzieci w Polsce żyła w rodzinach bogatszych. No tak nie jest. Tak nie jest. Ale tak jest. No to zależy, jakie przyjmiemy progi. I co to znaczy bogaty dzisiaj? Ja uważam, że dzisiaj w Polsce, ja nie mówię tu o emerytach. Zamożniejszych nawet. To mówimy o bardzo zamożnych ludziach, o bardzo bogatych. I ten system, dyskusja o tym może być prowadzona, ale chcę zauważyć, że to właśnie my, i to można sprawdzić, to co my tu mówimy, można sprawdzić w internecie, jak to nas ogląda, sięgnąć, popatrzeć, jak kto rządził, co mówił i jak to było. I chcę powiedzieć, i temu nie zaprzeczymy, że zmiana polityki w kierunku bardziej prospołecznym, nie tylko przez 500+, bo to jest taki koronny, sztandarowy. Ale nie przyczyni się do wzrostu liczebności. No tak, ale to mówię demograficzny, no, ale podniesienie również z ubóstwa. No takim dowodem dla mnie, ja jestem z Marborka, chcę powiedzieć, że dla wielu milionów rodzin wakacje były zapomnij. A jak weszło 500+, dzisiaj mamy, przyjeżdżają tutaj, te dzieci i to tutaj jest kropka, fakt. Bo ja się boję, że pan zaraz znakotuje panią profesor. A jeszcze 45 sekund dla pani posłanki. Tak. Dobrze, że było 500+, bo rzeczywiście dzieci zyskały, natomiast było absolutnym kłamstwem, że to poprawi sytuację demograficzną. Nie poprawiło i nie poprawi. Teraz rodzi się już najmniej dzieci. Wskaźnik dzietności kobiet spadł do 1,26, ale co jest najciekawsze, że 70% kobiet między 18 a 35 rokiem życia nie chce mieć dzieci, ani teraz, ani później. A 75% z tych, które nie chcą mieć dzieci, na pytanie dlaczego nie chcą mieć dzieci, odpowiedziały, bo nie lubię dzieci. W związku z tym żadne pieniądze nie zmienią tego i dzieci mieć nie będą, skoro po prostu przyczyna nie tkwi w gruncie rzeczy w kwestiach ekonomicznych, tylko w kwestii podejścia do życia. I tutaj postawmy skończył się model matki Polki. W tym segmencie na początku gospodarka, teraz druga część, czyli światopogląd. I zaczynamy tematów. Jedna mała uwaga elegancji, bo tu się chyba zgodzi pani, to nie tylko, że było kłamstwo, co nasze nadzieje, bo tak gdyśmy mówili o tym, się nie spełniły i by się odniosło rozczarowanie. Nie wiadomo, ile by wynosiły urodzenia, gdyby nie było 500+, bo jednak... Ale to są dane nieweryfikowane, ale mówię tu o tym słowie kłamstwo, bo to mnie zabolało, bo to nie żeśmy kłamali,
nadzieję, na nie żyłem, że jednak uda nam się. Wyszło inaczej. Okej, nie przyniosła zamierzonych efektów. Ale kolejny segment. Nie korzystaliście z badań, które mówiły, że wpływ na dzietność. Tak więc przejdźmy już też do tego, co wpływa na dzietność. Czyli aborcja, tak? Ale też prawa osób mniejszości, czyli na przykład prawa osób LGBT. Jak wyglądają według Państwa one teraz w Polsce i jak oceniają Państwo wyrok Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie prawa aborcyjnego? Na początek Pani Profesor, półtorej minuty. Prawa osób LGBT są w Polsce oczywiście łamane, ponieważ już w większości cywilizowanego świata osoby LGBT plus mają prawo zawierać związki partnerskie, a nawet małżeńskie. W związku z tym no, tej równości małżeńskiej nie ma, co wpływa również na kwestie dziedziczenia, wspólnego gospodarstwa domowego, rozliczania podatkowego, a więc ta dyskryminacja jest jawna i jest to efekt tego, że żyjemy w państwie wyznaniowym, w państwie kościelnym, w którym religia katolicka odgrywa decydującą rolę, a partia rządząca jest zblatowana z kościołem katolickim. Jeżeli natomiast chodzi o prawa kobiet, no to one są już łamane w sposób absolutnie skandaliczny i ten rzekomy wyrok rzekomego Trybunału Konstytucyjnego no był oczywiście nadinterpretacją konstytucji, dlatego że wszystkie państwa cywilizowane, które mają konstytucję, to mają w niej zapis o ochronie życia i mają również prawo dopuszczające aborcję. A więc prawo do życia zapisane w polskiej konstytucji nie jest absolutnie sprzeczne z prawem aborcyjnym. Można być wręcz przeciwnikiem aborcji, ale zwolennikiem prawa do aborcji. Bo to są dwie różne rzeczy. I tak naprawdę zakaz aborcji jest wyrazem hipokryzji zarówno Kościoła, jak i rządzących. Dlatego, że aborcje, kobiety wykonywały aborcje w czasach starożytnych i kobieta, która Pani zdecydowała się usunąć ciążę, to ją usunie. To jest 52 miliony zabiegów rocznie. W Polsce 150 tysięcy nielegalnych zabiegów. Czyli tak naprawdę prawo antyaborcyjne stworzyło w Polsce jedynie podziemie. I tutaj, postawmy kropkę i przekażmy głos posłowi Cymańskiemu, spokojnemu jak nigdy. Bardzo proszę. Jakoś nietypowo powiem. Ja powiem tak, no przecież to jest prawda chyba niezaprzeczalna, że i pani profesor, pani poseł i ja też byliśmy kiedyś zygotami. Takimi małymi takimi zygotami. I nasze mamy no nie zdecydowały się. Ja byłbym przerażony, byłbym przeciwny, żeby moja mama mogła mnie zlikwidować. Ale wiesz, o tym nie wiedział. Na życzenie. No to, ale zaraz. To jest temat tak delikatny i tak trudny i tak ważny, że powinien być naprawdę, bo to jest tajemnica ludzkiego życia w ogóle, uważam, jeżeli chodzi o życie i aborcję. I teraz do rzeczy przechodząc, powiem tylko jedną rzecz, bo zostałem przez Donalda Tuska, tu nieobecnego. To skandal, bo nazwał mnie seryjnym zabójcą. Ja się odwołuję do tych, którzy nas oglądają, żeby sprawdzili dokładnie, o co chodziło. Bo jest ogromną niesprawiedliwością i nadużyciem, bo ja byłem jednym z tych seryjnych zabójców, który podpisał wniosek do Trybunału. Chodziło mi, uwaga, chodziło mi o to, że jeżeli jest płód ludzki, który ma wadę genem, chodziło o muminki, to można sprawdzić, tu w internecie można sprawdzić, jak to wyglądało. I mnie się wydawało, i wydaje, i uważam, jestem przekonany, że fakt defektu takiego dziecka nie może być przesłanką, bo dla mnie to jest eugeniką. Się różnimy. No dobrze, się różnimy. I to jest spór, który nas będzie różnił. To nie jest eugenika, tylko patomorfologia. No dobrze, można to różnie nazywać i ubierać w słowa, ale tu się różnimy, bo to jest pytanie, w ogóle pytanie, czy pani jako zygota była już tą człowiekiem, czy nie. Bo już jako zygota, ja, Tadek Cymański i Joanna Senyszyn było wiadomo, jak po 60 latach będziemy wyglądać. Bo genetyka jest taką tajemnicą, że w DNA jest zakodowany kolor włosów, może nie po farbowaniu, ale normalnie takim czy innym. Ale taka jest prawda, to jest fascynujące. I powinniśmy o aborcji, o temacie życia mówić ze spokojem. Tym zamykam i tu różnica zdań jest, ale myślę, że nie powinniśmy... I w ramach dogrywki jeszcze 45 sekund na głowę oczywiście. Proszę. I dla pani profesor, bardzo proszę. Życie ma kilka aspektów. To jest aspekt fizyczny, aspekt psychiczny i aspekt społeczny. I oczywiście w sensie fizycznym zygota żyje. Natomiast nie żyje ani w sensie psychicznym, ani w sensie społecznym. W związku z tym nie można tutaj mówić o zamordowaniu. Dla mnie jest człowiekiem, a dla pani nie jest człowiekiem. No tak. Znaczy nie, no, tak.
zygota jest po prostu zygotą. No, i teraz chodzi o to, że jeżeli definicja śmierci to jest śmierć pnia mózgu, no a do 12 tygodnia płód nie ma mózgu, no to trudno mówić o jego zabiciu. I to jest po prostu najlepiej dowodem dla posła, co mają. Składam sprzeciw, Polska nie jest krajem homofobicznym. Gdyby Polska była krajem homofobicznym, nigdy praktykujący, deklarujący oficjalnie gej nie zostałby prezydentem ogromnego miasta. Robert Biedroń. Jeżeli państwo nas słuchają, sprawdźcie, gdzie są prześladowani inaczej czujący te rzeczy. No naprawdę. To jest nadużycie. A jeżeli Robert Biedroń mówi w Brukseli, że ma problem wejściem do kawiarni, bo jest prześladowany, no to sorry, Winnetu. No chyba tak nie jest. Obrażamy Polaków. Polacy w większości też nie wiedzą, co to jest LGBT. Całe szczęście i żyją normalnie, naprawdę. Szaleństwo. Kiedyś był taki program, podchodzono. Nie, już powiem. Zadam to pytanie. Zaraz będzie sekcja Co pan poseł by zrobił, gdyby się okazało, że w rodzinie urodzi się homo sapiens? I większość odpowiadała, no byłoby ciężko, ale jakoś byśmy wychowali. Nie przestałbym kochać swoje dzieci. To mnie ktoś kiedyś pytał, jesteś za karą śmierci, a gdyby pana syn był skazany na karę śmierci, co pan by zrobił? To powiedziałem prosto. Pojechałbym do prezydenta i bym błagał o prawo łaski. Byłbym pierwszym przeciwnikiem tej kary. To pytanie jest retoryczne. Co powiesz, gdyby każdy kocha swoje dzieci i nikt nie jest przeciwko tym digerom? Tylko ja powiem tu krótko, LGBT ludzie nie wiedzą. Naprawdę, dla mnie... Ale nie wiedzą, co to homo sapiens. Ale powiem krótko, ja z domu to wyniosłem. Matka już ma, że wyjdzie z domu. Poszanowanie i kultura. I ci ludzie zawsze byli wśród nas. Kultura, poszanowanie, dobre wychowanie broniło nas przed ekscesami. Panie pośle, natomiast jestem przeciwnikiem, żeby sprawy seksualne i płci, co mnie obchodzi? Mamy jeszcze kolejne aspekty naszej dzisiejszej debaty. Bardzo proszę o chwilę spokoju. To jest sprawa intymna i prywatna. Panie pośle, ale panie pośle, mamy kolejny temat, ponieważ jeszcze przeciwny, nie, to ja tu muszę powiedzieć. Ale było jeszcze kolejny temat, który był, żeby zawierali związki małżeńskie. W debacie zawarty, czyli już zresztą wspomniane, czyli relacje państwa z Kościołem, no i też postać Jana Pawła II, jak państwo się teraz odnoszą do tego, jak wyglądają relacje państwa polskiego z Kościołem katolickim, no i też o postaci Jana Pawła II, wokół której było bardzo dużo ostatnio szumu. Tak nawet pamiętamy te zdjęcia w Sejmie, które przynieśli posłowie. Ja powiem tylko jedną rzecz. I półtorej minuty już dla pana posła. Zarówno w sprawie Jana Pawła II, zarówno w sprawie migracji, zdecydowanie i przeciwny jestem mówienie, że myśmy to wzięli do kampanii, żeby to wykorzystać. Nie! To tylko jest reakcja, bo najpierw były ataki, filmy, artykuły, które brukały dobre imię Jana Pawła II i dopiero była potem reakcja. To samo z migracją. Gdyby nie ta fatalna stanowisko Unii Europejskiej, temat, kto wywołał ten temat? Pytam, kto? Nie my. Tak to wywołano, no to mamy. Sobie, że mają, nie muszą przyjmować tych ludzi. To teraz panu powiem, panie redaktorze, drogi młody człowieku i państwo, którzy nas słuchają. Proszę państwa, to jest prawdziwy chwyt, taka łapica, taka samołówka, taki wnyk postawiony Polsce. O co chodzi? Na logikę teraz powiem, tu pani profesor to zrozumie. No ale jak już Jana Pawła II zszedł, bo to niebezpieczny temat. Pyta, nie, to pan spytał mnie o odnosie Czechów, to ja od razu odpowiadam. Więc jeżeli my chcemy... Czesi to byli niewierzący. Nie wiem, czy oni są wiarygodni, bo oni nas wykiwali nieraz, Unia Europejska mówi, ale gdyby nawet przyjąć, to jeżeli Polska się zwróci o zwolnienie nas z tej przymusowej relokacji, co to znaczy, że my uznajemy tą relokację, tak czy nie? Pytam go. No, tak. A no właśnie! I dlatego nie damy się tak zapędzić w kozi róg. Nie, my tego nie uznajemy. Panie pośle, czemu, nie uznajemy. Czemu premier co do zasady nie uznajemy. Samej ja panu powiem więcej. Nawet EKR, się... co Mateusz Morawiecki jest na to, się na to zgadza, a Mateusz Morawiecki nie chce na to się zgodzić. Nie chce pojechać do Brukseli, to za go ja to nazywam problemem kulinarnym, wie pan. Po prostu problem kulinarny. Kulinarny jest, to w trybunale. Bo a ja powiem nie, ja powiem dlaczego kulinarny. Użyję takiej metafory, bo my mamy. Natomiast, Zjednoczona Prawica ma panie problem. Pośle, już pan mówi, mamy, o, nie, tutaj mamy, jeden, już mówię, mamy problem kulinarny. Już pan już kończę, krótko skończę i to dosadnie. Proszę pana, mamy problem z Unią Europejską, bo nie potrafimy jeść z ręki, rozumie pan? I tutaj kropka, no, panie pośle. Pan poseł, nie potrafimy pan jeść poseł z ręki, zszedł na migrantów, nie będziemy no, jeść z ręki. I półtorej minuty w temacie Kościoła Jana Pawła II. Dla pani profesor, bardzo proszę. Od 20 paru lat mówię publicznie, że żyjemy w państwie wyznaniowym. I właśnie są takie atrybuty państwa wyznaniowego. To jest finansowanie Kościoła z budżetu państwa. To jest ustawa antyaborcyjna.
To są ustawy, które dyskryminują lub nie dają pełni praw osobom LGBT. To jest utrzymywanie kapelanów wszędzie, tam gdzie nie potrzeba. To jest bardzo wiele jeszcze różnych innych aspektów. I my w takim państwie wyznaniowym żyjemy. Kościół z budżetu państwa i z budżetów samorządowych doi kilkanaście miliardów złotych rocznie. To właśnie byłoby na inne cele sensowniejsze, ponieważ Kościół jest bogaty, a żeruje na biednych Polakach i na biednym państwie. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, no to tutaj nie ma co bronić jego dobrego imienia, bo on dobrego imienia po prostu nie ma. Natomiast w czasie, kiedy on był biskupem, obowiązywała instrukcja Crimen Solicitationis, która nakazywała wszystkim biskupom na całym świecie chronić pedofilów kościelnych, niszczyć dowody przestępstw, przenosić ich z parafii do parafii, i wszyscy biskupi to robili, dlatego że Kościół jest hierarchiczny i tam trzeba wykonywać te instrukcje. No i w związku z tym Jan Paweł II, tak jak i wszyscy inni biskupi w Polsce, którzy w tym czasie byli biskupami, ukrywali pedofilów. 45 sekund do gry w chwilę posadzmańskiej. No, lewica w Polsce nie może wyjść z jakiejś obsesyjnej niechęci, czy nawet nienawiści. Ja się dziwię bardzo, że Jan Paweł II, w obronie jego stanęły osoby obce PiS-owi i wrogie PiS-owi, dlatego że ten atak bezprzykładny i kłamstwa, które były na jego temat, odsyłam do jednak badań naukowych. Nie. Franciszkańska 3, ten sławny artykuł w TVN-ie, to wywołało prawdziwe zdziwienie i szok. Szok, że ukrywał pedofilów. To u was. U mnie nie wywołało szoku, bo ja wiedziałam, że tak zaraz było. Na szczęście nie jest prawdą, po pierwsze, że jesteśmy tak krajem aż wyznaniowym. Wystarczy pani do kościoła nie chodzi, ja chodzę, to swoje widzę, jak to wygląda. A tu publicznie złożę deklarację, jeżeli się zgodzi pani profesor, zawiozę do różnych parafii, tam gdzie ja mieszkam, i zobaczy to bogactwo. Zobaczy, ile ludzi przychodzi, ile daje na mszę, ile daje na pogrzeb. I to no bogactwo zobaczycie. Łupią tych biednych księży nisko. Tych purpuratów byście chętniej udusili. Naprawdę. Atak na Kościół jest chybiony. Ludzie dzisiaj żyją tematami, które na co dzień rodziny zaprzątają. I cieszę się, że chociaż część lewicy zaczyna w tym kierunku iść. Natomiast obsesyjna sprawa antykościelnego i o tych milionach, miliardach, przepraszam, to wszystko w samorządzie. Proszę do samorządu pojechać. Wójt, burmistrz, na co te pieniądze idą? To są pewnego rodzaju... Naprawdę, a papieża... 45 sekund tak. Dogrywki dla pani profesor. 90% Polaków chce likwidacji przywilejów finansowych Kościoła. To są badania, których nie można podważyć, nie ma... bo tak po prostu jest. To w ogóle nikt nie Ale chce. Oczywiście, że są przywileje. Każda nowo powstała parafia dostaje tak. 15 hektarów. Zaraz. Mnożą się przez pączkowanie, żeby te 15 hektarów dostać i zaraz je sprzedać. Powiedzmy, z jakiego tytułu były rekompensaty za mienie zabrane. To jest moje 45 sekund, a nie twoje. Dobrze. A więc likwidacja przywilejów. Nie płacą podatków, dlatego że oszukańczo twierdzą, że nawet to, co zarabiają, to przeznaczają na cele kultu. No ale jak widać w naszym kościele, to od lat kultem są otaczane to, co sprowadzano bez cła, prawda? Alkohole, samochody, to chyba były przedmioty kultu. Także, a równocześnie 61% Polaków chce żyć w świeckim państwie. Czyli tak naprawdę... Jeżeli chodzi o świeckie państwo, no to może rzeczywiście wśród wyborców PiS-u nie ma zwolenników, bo tam 38% pewnie w porywach macie, a 62%. Natomiast 90% chce likwidacji finansowych przywilejów, czyli również wasi wyborcy. Przywileje to przeciwko, w ogóle są ludzie przeciwko przywilejom. I naszym przywilejom też, w ogóle, bo przywileje się Ale bardzo źle kojarzą. Natomiast chcę powiedzieć, konkludując, że zasady współpracy i współistnienia w państwie polskim, demokratycznym, konkordat przyjęły czasy lewicowe. Przypomnę pani poseł. Nie. Tak, nie. Absolutnie. Nie. Ale rzeczywiście, że nie. Zaraz przejdę. I współpraca. W 1993 roku za rządów Unii Wolności i AWS-u był podpisany... I lewica
4 lata, jak Lewica przyszła do władzy, to trzymała konkordat w zamrażarce i nie była, była przeciwko konkordatowi, tak? I dopiero Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller relacje. Ale no to nieprawda. W 97 roku, Lewica straciła władzę, to pierwsze, co zrobił nowy rząd Unii Wolności. Jakie są fakty. Dobrze, fakty zawsze się obronią, prawda? Tylko prawda jest ciekawa, szanowni państwo. I przechodzimy do kolejnego segmentu, do polityki zagranicznej. I na początek relacje Polski z Unią Europejską, jak wyglądały w ostatnich latach, też w kontekście oczywiście tej migrantów, których już pan poseł wcześniej poruszył. I na początek 1,5 minuty właśnie dla pana posła. Bardzo proszę. Myślę, że mamy do czynienia z pewnym procesem erozji Unii Europejskiej. Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy, żeby uciąć ewentualne tutaj uwagi za obecnością, bo Unia powstała jako odpowiedź na dwie wojny światowe. Jest projektem antywojennym przede wszystkim, o czym wszyscy zapominają. Pytanie nie jest więc, czy być w Unii Europejskiej, tylko w jakiej Unii? W Unii równych szans, w Unii poszanowania dla najmniejszych państw i w Unii narodów takiej wizji, która była u założeń i u pierwocin. A najważniejsze, żeby przestrzegać co do joty traktaty unijne, które są dzisiaj łamane, nadinterpretowane w niekorzystny sposób, tak? Ingerencja Unii postępuje. Ja używam tu powiedzenia od rzemyczka do koniczka, a więc od małego początku po kolejne sfery. I w ten sposób buduje się Europę federacyjną. Na to zgody nie ma. Jeżeli Polacy będą chcieli, to wybiorą innych i zrobią sobie tak, jakby życzyły unijne elity. I powiem konkluzję polityczną. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim i w Komisji decyduje lewica, nie chcę obrazić, mówić lewactwo, ale i takie prądy, i liberałowie. I dlatego zadrą w oczach jest rząd w Polsce, prawicowy i Orbana. Co by o nim nie powiedzieć? Co by nie powiedzieć o tym? I uważam, że bardzo wiele działań ma charakter polityczny. Panie proszę, a wymienił pan dwa rządy. A czemu na przykład Włochy czy Czechy, które mają konserwatywne rządy z AKR-u, nie mają z tym problemu? Są interesy w Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czym się... A my nie mamy interesów w Unii Europejskiej. Proszę pana, my nie jesteśmy związani, my nie jesteśmy poddańczy. Oni się układają, my mówimy własnym głosem. Jeszcze raz powiedziałem, to co Polska podpisała, wywiązuje się, ale myśmy się nigdy nie zgodzili, żeby Unia nam dyktowała modele i rozwiązania, które nie zgadzają się, a w innych krajach. Przykład praworządności. My mamy model w polskiej... Ostatnie zdanie, bardzo proszę. Mamy model budowany na wzór Hiszpanii i oni mówią, u nas jest większa demokracja, wam nie wolno, a nam wolno. Nie. Na to zgody nie będzie. I 1,5 minuty do pani profesor. PiS, a szerzej tak zwana Zjednoczona Prawica, która się rozpada na naszych oczach, to jest uniofobiczna. Cierpi na chorobę, którą właśnie można nazwać uniofobią i ma zupełnie nieuzasadnione, ciągłe pretensje do Unii. Natomiast Unia, kiedy wstępowaliśmy do Unii, to Unia nie była traktowana jak bankomat, a PiS zaczął ją traktować jak bankomat, z którego można dostawać pieniądze. No i okazało się, że owszem, można dostawać pieniądze, ale pod warunkiem, że się spełnia pewne warunki. No i teraz dlaczego nie dostajemy pieniędzy na KPO? No po prostu dlatego, że jest łamana praworządność, że są tak zwani neosędziowie, że Trybunał Konstytucyjny wydaje pseudowyroki, że na jego czele stoi no, zaufana osoba prezesa Kaczyńskiego zwana kucharką. No po prostu nie ma w Polsce praworządności. Sędziowie, jeżeli wydają wyroki zgodne z prawem, to mogą być za to przenoszeni do innych sądów albo odsuwani od pełnienia swoich obowiązków. No, jest bardzo źle, wprawdzie ta Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana, ale zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która niewiele zmieniła. Ale i to nie zostało jeszcze przez Sejm, nie przeszło, dlatego że no właśnie u was są takie tarcia, że sami nie możecie się ze sobą dogadać. 45 sekund ogrywki dla posła. Gdyby w Polsce sądy były po myśli rządzących, to dwa wyroki. Nazwanie prezydenta debilem, uniewinnienie. Nazwanie rządu zorganizowaną grupą przestępczą, konkretne dowody, uniewinnienie. To jest dowód, że jest w Polsce demokracja czy nie? O czym to świadczy?
No przepraszam bardzo, nie róbmy ludziom wody z mózgu. Ludzie, państwo nas słuchacie, zobaczcie praworządność. Ludzie patrzą na te sprawy trochę jednak inaczej, a powiem jedną rzecz najważniejszą. Gdyby polscy europosłowie, i muszę z przykrością powiedzieć również z pani grupy politycznej, i z Platformy przede wszystkim, gdyby oni wzorem Niemców mówili, interesy tu rozegniemy, przy wyborach rozstrzygniemy, ale w Unii Europejskiej jednym głosem, gdyby nie było sabotażu i dywersji, to jest udowodnione, można sprawdzić, jakie były uchwały, za czym kto głosował, za rezolucjami, które uderzały właśnie w te pieniądze. Jak się jeden dziennikarz wychylił i powiedział, dajcie te pieniądze, a policzymy się w Polsce. Awantura, tak. Gdybyśmy mówili jednym głosem, tak jak mówią Niemcy i inne nacje, to te pieniądze by tu już w Polsce były. Natomiast jak widzą te elity, że mają swoich emisariuszy, no to proszę bardzo. To proszę bardzo. To są fakty. Rezolucje nie mają mocy wiążącej, ale a jedynie wskazują, jak powinno być. Czyli po prostu państwo, w stosunku do którego została podjęta rezolucja, powinno się opamiętać, bo to jeszcze nie ma konsekwencji, ale wskazuje taka rezolucja, że one mogą być. Natomiast Polska się nie chce pod rządami PiS-u, z władzami pisowskimi, Polska się nie chce opamiętać, chce dalej łamać prawo i z ostatniego raportu, 30 stron w raporcie jest poświęcone Polsce i tam się ciągle mówi, wprawdzie nie tylko o praworządności, ale także o lobbingu, który nie został uregulowany, o korupcji, która nie została uregulowana, a miała i tutaj być. Kropka. I dam jeszcze 15 sekund do grywki. Mogą co chcą. Takich 100 programów możemy się bardzo ostro ciąć, ale nie pozwólmy, żeby obcy decydowali, co się dzieje w Polsce. Manfred Weber powiedział głośno, publicznie, trzeba zaporę ogniową zrobić PiS-owi, żeby Tusk doszedł do władzy. To nie jest ingerencja? Panie pośle, Melania nie życzyła wam reelekcji. Proszę pana, ale zaraz. To jest wypowiedź, to nie jest ingerencja i ona nie obnaża i nie pokazuje, co jest grane? Co? Nie potrafię myśleć? To jedni mówią tak, a drugi sekund, zaraz. Tak. 15 sekund do grywki. Obcymi rękami chcecie Polskę. Ale daj mi jeszcze odpowiedzieć, pani profesor Senyszyn. Dostał pan dodatkowe 15 sekund. Fakt konkretny. Politycy, jedni mówią tak, a drudzy mówią tak. No właśnie tutaj przed chwilą. Ale to niemiecki szef mówi największej partii. A tu mówi Meloni. No dobrze, ale jedni życzą wam zwycięstwa. Nie kojarzymy faktów? Inni życzą zwycięstwa opozycji. Droga to pani jest poseł, pani jest profesorem, przecież pani kojarzy, co jest grane. No. Ale no, nie czarujmy się. Ale no. To nie ma żadnego wpływu na to, jak będą głosowali. To, co powiedział Polacy. Weber, nie ma wpływu, co robi Komisja Europejska? Co? Jak będą głosowali Polacy? To kto rozdaje karty tam? Wpływu. Jego ludzie, a nie nasi. I tutaj postawmy kropkę w zakresie Polacy. Unii Europejskiej. Polacy będą głosowali tak, jak będą kolejnego etapu. Mam nadzieję, że Polacy to słyszą. Polaków, słuchajcie to. Polski tak z największymi mocarstwami, bo wiemy, są mocarstwa globalne, regionalne, lokalne. Mamy mocarstwa globalne USA, Chiny, no Rosja to jest dyskusyjne, czy jest mocarstwem globalnym, choć ma broń nuklearną, mamy mocarstwa regionalne, tak jak na przykład Niemcy, no i mamy mocarstwa lokalne, tutaj Polska chce być takim mocarstwem lokalnym, jeżeli chodzi o Europę Środkową Wschodnią. Więc z kim warto współpracować, jak układają się nasze relacje z tego typu państwami i tutaj więc dla pani profesor. No cóż, Polska za rządów PiS-u właściwie nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej, zniszczyła dyplomację, prowadzi politykę taką od przypadku do przypadku, jest to raczej polityka nienawiści i niechęci do sąsiadów, niechęci w zasadzie do wszystkich, może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj jest jakaś taka dziwna miłość, która chyba jeszcze z dawnych czasów pozostała, kiedy Polacy wyjeżdżali do Stanów. Natomiast kiedyś mówił, że Polska lotniskowcem amerykańskim w Europie. Tak, no właśnie, to widać po takich wypowiedziach. I oczywiście to jest polityka, która jest błędna, dlatego że tak jak się uważa w polityce, przyjaciół trzeba szukać blisko, a wrogów daleko, a nie odwrotnie. Oczywiście no Stany Zjednoczone teraz wobec wojny w Ukrainie, wobec tego, że no jedyną taką osłoną jest NATO,
przed Rosją, to musimy działać wspólnie, ale trzeba też pamiętać, że przede wszystkim trzeba działać wspólnie z krajami unijnymi. Jesteśmy integralnym elementem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem Unii, jesteśmy obywatelami i obywatelkami Unii. W związku z tym nie powinniśmy w żadnych sprawach wychodzić przed szereg, tylko powinniśmy ustalać wszystko w Unii, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Ta polityka zagraniczna Unii jest o tyle trudna, że no nie ma takiego ministra spraw zagranicznych. Dajmy półtorej minuty panu posłowi Cymańskiemu. Nie jest przeciw Unii. Robiłem zakupy w Kauflandzie. Jakaś obywatelka mówi, nie wstyd panu? Ja mówię, dlaczego? Kupuje pan w niemieckim sklepie. A ja mówię, a pani też? Tak, ale ja jestem Europejką. Te dyskretne różnice, jak rozumiem Unię Europejską, i powiem przysłowiem, prawda jest córką czasu. To prawda, że Polska była niesforna, że się stawiała okoniem, ale jak wyglądała polityka europejska w dwóch obszarach, powiem, energetyka i militaria, to ta wojna pokazała niezbicie. My mieliśmy rację. Gdybyśmy szli ręka w rękę z Tuskiem, z Berlinem, to byśmy byli w innym miejscu. Tak, okazało się, że Europa jest bezbronna. Nawet produkcję trotylu zmniejszyli trzykrotnie, musieli teraz robić dodatkowe środki. Taka jest prawda. Bezbronność w innych rzeczach. I niektórzy przyznali nam tą rację. Natomiast protestuję przeciwko totalnym ocenom. To nie jest tak strasznie. A co do tego, że światem rządzą pieniądze. I moim zdaniem, jeżeli nie będziemy silnym państwem i nie będziemy mieli własnej armii, silnej armii, a to, jakim stanie zostawiła armia Platforma, proszę sięgnąć do komputera, odpalić i zobaczyć. 2008 rok, przez 8 lat kompletnie rozbroili. Mówię jako oficer rezerwy, porucznik Cymański, tak. Zlikwidowali w ogóle wszelkie rezerwy, zlikwidowali pobór, ale nic w zamian. I my próbujemy to wszystko w trudzie nadrabiać. Dziękuję za jedność w tej sprawie, bo jeżeli chodzi o obronność, przynajmniej w Sejmie, tu głosujemy razem, bo rozumiemy, bo pamiętamy, co znaczą również sojusze, bo bronimy Amerykę, ale pamiętamy wrzesień, pamiętamy historie wcześniejsze. Cały Sejm. I chwała Bogu, 45 jaki sekund. Miły moment, że to nas łączy. I 45 sekund dogrywki dla pani profesor. No, trzeba zmienić politykę w stosunku do Unii Europejskiej. Trzeba traktować Unię Europejską jako cud, który się trafił Polsce i Polakom. Wstąpienie do Unii Europejskiej to była najwspanialsza rzecz w historii Polski, która jest nieporównywalna z niczym. I dlatego musimy dbać o to, i Polacy to rozumieją, 90% Polaków kocha Unię Europejską, chce być w Unii Europejskiej i między innymi dlatego PiS już teraz musi mówić, że też jest za Unią Europejską i że nigdy Polski z Unii nie wyprowadzi, no bo 90% to znaczy, ale PiS też nie był że większość... Unii Europejskiej w ramach referendum, nie, tylko LPR był przeciwko. Nie, no, w tamtych czasie to oczywiście, no. Ale mówimy, co jest teraz. Tak naprawdę Polska jest powoli wyprowadzana z Unii Europejskiej, bo jeżeli łamie się praworządność, jeżeli się nie uznaje wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli ten pseudo-Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenie, że konstytucja jest ważniejsza od traktatu lizbońskiego, podpisanego zresztą przez prezydenta Kaczyńskiego, no to o czym my mówimy? I 45 sekund dla posła Cymańskiego. To wszystko jest nagrywane, sobie państwo kliknijcie, dwa razy przesłuchajcie, bo pani poseł, tym się różnimy, bo ten zachwyt na tą Unię Europejską. A jaka ona jest, ta Unia Europejska, to sprawdźcie sobie dzisiaj, proszę państwa, kliknijcie. Ale to Polacy się zachwycają. Już powiem, nie, zaraz. Polacy patrzą bardziej trzeźwo i krytycznie, wiedzą jaka jest wartość, to rozumieją, ale nie patrzą jak ciele namalowane wrota, bo dostrzegają, ile nam pomogli przy Ukraińcach, a ile chcą za imigrantów. 20 tysięcy euro, a ile dali na Ukraińców? Ile nam pomagali? Bądźmy uczciwi w tym, a teraz powiem najważniejszą rzecz. Zobaczcie Pfizer. 500 miliardów, 500 milionów szczepionek sprowadzono do Europy. I specjalna komisja miała sprawdzić, jakie były negocjacje, jakie były traktaty. I kliknijcie i zobaczcie z ostatnich dwóch dni. To są dowody. Umorzyli sprawę, nie będą rozmawiać. To jest transparentność, to jest praworządność. Że okłamują setki milionów Europejczyków, nie potrafią w prawdzie stanąć, jakie były kulisy. Przecież to był przekręt. Ogromne miliardy złotych. Panie pośle, ostatnie zdanie. To jest do sprawdzenia. Nie wierzcie politykom, nie wierzcie mnie, nie wierzcie pani poseł. Sprawdźcie nas.
Dobre? Wierzmy belgijskiej policji, która bada tego typu sprawdźcie. Sprawy. Ale natomiast... panie redaktorze, pan to śledzi. To jest skandal ostatnich godzin nawet. Natomiast to jeszcze jest, to jest długa dopiero dyskusja. Jazda. Długa dyskusja. I teraz i oni śmią w ramach face-to-face oni? Politycznego... Pytania wzajemne, czyli pytania pani posłanki dla pana posła i pana posła dla pani posłanki, po dwa na głowę, 30 sekund na zadanie, minuta na odpowiedź, tak więc szybka wymiana ciosów i na początek pierwsze pytanie. Myślę, że to wszystkich interesuje, jak zostałeś, Tadeuszu, przyjęty z powrotem w PiS-ie, bo na ogół synów marnotrawnych kocha się bardziej niż tych stale wiernych i dobrych. Czy ty też odczuwasz, że teraz jest ci dużo lepiej niż kiedyś w PiS-ie? Bardzo łagodne, eleganckie pytanie, ale to znamionuje, że pani profesor, chociaż tak niemiłosierna wobec Kościoła, ale świetnie zna Biblię. Rzeczywiście, bo syn marnotrawny dostał pierścień, dostał sandały, białą szatę i utuczone ciele. Muszę ciele, znać, żeby walczyć z tym Kościołem. Na to nie liczyłem. To jest przejście, powiedziałem, w ramach Zjednoczonego Obozu. Ja mam to szczęście. Ale to prawda cię zupełnie zmieniło, jak złagodniałeś to pytanie. Ja chyba nigdy nie byłem aż taki ostry. Trudno mi jest mówić o sobie, natomiast zwracam uwagę, tym się mogę poszczycić i mam odwagę to powiedzieć publicznie, bo miałem i myślę, że zachowałem dobre relacje. Jestem 26 lat w parlamencie i my się znamy, przecież mamy bardzo ostre konflikty. Tak. Ale przez tyle lat i kolegów, których już nie ma i przeszło tyle różnych ekip i zawsze mi zależało na tym i zawsze uważałem, że więcej nas łączy. Trudno uwierzyć, żeby nas więcej łączyło niż dzieliło, a jednak uważam, że powinniśmy takim myśleniem się kierować w życiu. I dlatego to przejście było aksamitne. To teoretycznie nas wszystkich łączy. Aksamitne. I chcę powiedzieć, że zrobiłem to elegancko, bo ja nie zostawiłem nikogo, tylko nie wszedłem do nowej partii. W tym momencie to się dokonało. A zostało to przyjęte i cieszę się, że będę dłużej. Poza tym też powiem, że króciutko, że ciężar suwerennej Polski na tematy europejskie stawia bardzo mocno. Jest grupa zaangażowanych polityków, dobrze wykształconych, którzy temat znają. A więc na tematy europejskie, suwerenności. I to jest temat. A dla mnie, tu się zgodzimy, zawsze socjalne rzeczy były. Panie pośle, a to jest domeną bardziej PiS-u. I pytanie dla pani posłanki, bardzo proszę. Za takim eleganckim pytaniem to nie wiem, czy mogę odpowiedzieć coś, czymś bardziej uszczypliwym, bo nie powiedzieć złośliwym, ale próbuj. Powiem, jak sobie wyobraża, bo zna pewnie, bo dla mnie historia tej lewicy w parlamencie, zawsze miałem wielki żal, pretensje, bo dla mnie lewicowość ideologiczna, w czym bryluje pani poseł, też dała dowody dzisiaj, ale dla mnie najważniejsza jest ta lewicowość rozumiana przez społeczne, więc takie osoby jak Tadeusz Tomaszewski, pani Bańkowska, świętej pamięci Jarogan Nowacka, więc ci ludzie, którzy w lewicy próbowali... No, ja, tak, to szaleństwo liberalne, bo pani te grzechy... Stawiajmy znak jak, zapytania. I krótko mówiąc, jak po wyborach, nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborów, ale jak sobie wyobraża pani poseł współpracę na przykład tych skrajnych liberałów, tych prawdziwych, bo oni tylko się maskują, na przykład z Zandbergiem, który w poglądach społecznych, socjalnych jest mi bliski. Na razie to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Unik? Trzeba zobaczyć, trzeba zobaczyć, jaki będzie wynik wyborów. Ale jest to woda i ogień, i tak? Oczywiście, ciężko sobie wyobrazić. Są takie punkty, co do których nie ma żadnych wątpliwości. No właśnie, kwestia Unii, kwestia praworządności, sądownictwa. Natomiast są oczywiście te kwestie społeczne, które będą jakimś punktem, nie chcę powiedzieć zapalnym, ale na pewno dyskusyjnym. No i właśnie trzeba będzie to jakoś tak wyważyć. To też będzie zależało, kto zostanie ministrem na przykład. Pomocnicze, eleganckie, pomocnicze pytanko, takie nietypowe, jak dla osoby, która bardziej materialistycznie patrzy. Czy wierzy pani poseł w takie szczere, głębokie nawrócenie Donalda Tuska ze skrajnego liberała? Dla dzieci wszystko oprócz pieniędzy. Można sprawdzić. A teraz? Jeździ, rozdaje na lewo, na prawo. Da więcej niż wy! Więc wierzy w to nawrócenie czy nie? Pytanie proste. Zdań za pytanie. Odpowiedź jest prosta. Jestem niewierząca. Czyli nie wierzy. Postawmy, ja też nie wierzę. Kolejne, to nie wierzymy oboje. Kolejne pytanie. Kolejne to pytanie. Jest farbowany list. To jest farbowany list. Pani posłanki dla pana posła. Tak jest, kolejne drugie pytanie. Bardzo proszę. Tak, już zadaję drugie pytanie. Jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to kilka dni temu rzeczniczką została pani Ewa Łosińska, która o Tusku pisała w mediach społecznościowych ruda szuja, a o Chojskiej obrzydliwe, załgane babsko. I czy
uważasz, że rzeczywiście osoba, która takim językiem się posługuje, powinna być rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego że to są już sformułowania właściwie karalne. Prawda? Tak, ale trzymamy się w tej, co bardzo dziwny koniec tej rozmowy, tego spotkania, bo cały czas jednak będę się opierał do ruszącej całej Biblii. Otóż to są słowa, to są zdania absolutnie nie do przyjęcia. Zasługują na głęboką krytykę i są przeciwwskazaniem. Ale tu będę tą biblijną szedł drogą. Nie ma takiego upadku i takiej wypowiedzi i takiego zachowania, które każdemu nie dawałoby szansy powrotu. I nie powinno się ludzi przekreślać. Ale czy awansu koniecznie? A to jest jeszcze inne pytanie, ale nie przekreślam. Bo ja mam wrażenie, że ona w nagrodę za te zaraz, słowa została. A to już jest uszczypliwe, ale róbmy to eleganckie. Trzymajmy się elegancji. I powiem to również do innych ludzi, bo tu jestem konsekwentny. Byłem zawsze przeciwny, nie jestem idealny, robię błędy, przepraszam też, zdarzy mi się chlapnąć, kogoś obrazić nawet. Jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast rzeczywiście są przykre fakty, które rzucają pewien cień na tą sytuację i pani inteligentnie, sprytnie pociągnęła to i teraz tutaj mam się wdzięczyć za taką sytuację. Panie pośle, ostatnie zdanie, ale jestem spokojny, powiedziałem co powiedziałem, uważam, że to jest, nie znam innych zasług, zalet, a poza tym polityka jest bardzo dziedziną, gdzie gdybyśmy tak patrzyli, to by nikogo tam nie było. Panie pośle, pytanie dla pani posłanki, ostatnie w ramach pytań wzajemnych, bardzo proszę. Mi już się wyczerpam i po prostu chciałbym tutaj przede wszystkim spytać, jak się potoczą właśnie losy tej polskiej lewicy i czy będziecie rzeczywiście dalej, bo te notowania nie wskazują na to, Polacy, bardziej socjalny charakter, to bym chciał powiedzieć, o relacje z partią Zandberga, bo lewicowość, ja też jestem nazywany często socjalistą, aż straszna rzecz, bo u nas się to kojarzy dzisiaj niestety bardziej z ideologią, z kościołem, z innym, bo tu bryluje pani poseł w tym, natomiast uważam, że rola i znaczenie polskiej lewicy w obszarze społecznym, niezależnie jak się potoczą losy, Polska zmieniliśmy, my zmieniliśmy bardzo dużo, ale w dobrych sprawach powinniśmy współpracować. I dla mnie, czy przeciwnikiem dla pani poseł i dla mnie, bo się przyznaję, jest ten skrajnie rozumiany liberalizm. Masz dzieci, to sobie o nie dbaj. To, co było przez tyle lat, przy waszym udziale też, co przypomniałem, tak? Okay? Panie pośle, znak zapytania. No. O zmianę kursu i o trwałość panie tej pośle, zmiany. Panie pośle, znak zapytania. To znaczy, już. Przede wszystkim partia Czarzastego bardzo straciła. No, miała prawie 14% w wyborach. Teraz chwilami o próg wyborczy się potyka. No dlaczego tak się stało? Właśnie ze względu na niewłaściwe przywództwo, które wcale nie podkreślało tych istotnych dla Polaków kwestii. Ja zawsze twierdziłam, że 70% to są kwestie społeczne, 30% te kwestie ideologiczne, światopoglądowe. I tego należało się trzymać. Natomiast no, to się zmieniło. Teraz następna kwestia, no partia, która u siebie zniszczyła demokrację, która własnego statutu nie przestrzega, no to trudno Polakom wierzyć, że będzie przywracała demokrację w Polsce i będzie przestrzegała prawa w Polsce. I myślę, że problemy lewicy w tej pani chwili posłanko, właśnie z tego wynikają. I na koniec pytanie od naszych widzów, tak więc... Szybko na rozgrzewkę. Kto był najlepszym prezydentem III RP? Aleksander Kwaśniewski. Lech Kaczyński. To jest jasne. Czy mieszkanie jest prawem czy towarem? Mieszkanie jest i prawem, i towarem. Myślę, że przede wszystkim prawem. Czy prawo... No ale towarem też jest. No, czy prawo, nie można czy... zaprzeczać rzeczywistości. Choć bardzo ja lewicowy pogląd. We własnym imieniu. Kolejne nie pytanie, jesteśmy, ja kolejne pytanie, bo pytań było sporo. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjaldemokratyczną, tak czy nie? No jest partią raczej autorytarną. Panie pośle? Nie jest autorytarną, jest partią... Czy jest socjaldemokratyczną? Może to słowo jest partią szeroką. Solidaryzmu społecznego? Społeczną, tak. Partią społeczną. Jak z perspektywy czasu oceniacie państwo Leszka Balcerowicza i jego transformację gospodarczą? Zawsze oceniałam źle transformację Balcerowicza. Zaczął, żeby mieć sukces prywatyzacyjny, sprzedawał najlepsze firmy, a powinien był sprzedawać te najgorsze, deficytowe. Zlikwidował PGR-y, przez co doprowadził bardzo dużą część Polaków do nędzy. No, uważam, że można to było zrobić inaczej. Pan poseł? Był mesjaszem dla Platformy Obywatelskiej, dla Unii Wolności. Dzisiaj się jego wyrzekają, ale cenię go za jedno zdanie, które niedawno powiedział, że odchodzą ludzie z Platformy do Konfederacji. Dlaczego? Dlatego, że nie lubią, cytuję, Leszka Balcerowicza,
nie lubię, jak się z nich robi idiotów. Trzeba powiedzieć, ale ty, Balcerowicza, też nie lubisz. Zaraz, no nie lubię, no nie lubię, ale mówię za to zdanie, bo powiedział prawdę im. Dlaczego? Bo dzisiaj nikt nie bierze na usta, dzisiaj liberalizm jest passé. Zafarbowany lis Donald Tusk udaje socjaldemokratę. I to jest właśnie skandal. Na koniec ciekawe pytanie. Może zostałem zrozumiany, ale to chciałem powiedzieć. Co państwo sądzą o przedwojennym PPS? O czym? O przedwojennym PPS. No, przedwojenny PPS przede wszystkim miał bardzo dużo posłów, miał wpływ na władzę, no, był partią, która ma niezaprzeczalne zasługi dla Polski odrodzonej, dlatego że rząd Moraczewskiego wprowadził prawa wyborcze dla kobiet, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wprowadził prawo do strajku, wprowadził no, bardzo wiele właśnie takich elementów, za co i to zrobił w ciągu 2 miesięcy istnienia. No i za to właśnie prawica skrajna go nienawidziła. Tych reform już się nie dało cofnąć, ale Moraczewski w porozumieniu z Piłsudskim podał się panu do dymisji. Posłowi na koniec. Dla mnie przedwojenny okres to jest okres, kiedy rzeczy, mieliśmy młodą demokrację, ona miała tylko 20 lat, zauważmy, to bardzo krótko było, ale to był bardzo burzliwy okres i są różne postaci w tym kontekście. I w ogóle słowo Polska Partia Socjalistyczna. Socjalistyczna była kojarzona inaczej niż po wojnie. Słowo czerwone sztandary, jak 100 bolszewickich sztandarów, socjalizm, jest negatywnym pojęciem. A czerwoni tak kosynierzy bronili tak, Gdyni i tak zabrano im ulicę. Tak samo jak słowo liberalizm. Ja tu powiedziałem o tym liberalizmie, bo on potocznie jest rozumiany na zasadzie skrajnej ideologii i jest dzisiaj źle oceniany i dlatego się teraz wyrzekają i udają milczkiem. Natomiast myślę, że nie rzecz w słowach, rzecz w treści i w czynach. I pod tym kątem na to patrzę, bo wtórne, bo czy partia socjalistyczna, czym się w Polsce miarą prawicy, lewicy, jest ideologia. Znając stosunek do kościoła, musisz ocenić reformy Moraczewskiego bardzo pozytywnie. Ale, i zrobił to w 2 miesiące. Ale, to dlaczego PiS rzekomo chce tak poprawić los Polaków, a przez 8 lat nie potrafi wielu rzeczy zrobić? No nie, spokojnie. To już jest temat chyba na inną debatę, bo to będzie kolejne 40 minut rozmowy. Ja skończyłem, każdy niech sprawdzi. Bo my staniemy przed chwili przed ludźmi, będziemy musieli z 8 zdać sprawę z władanstwa swego. I tutaj ja staję kropka, i naprawdę. Dwóch bardzo. Myśmy zmienili politykę debaty całkowicie. Dwóch bardzo różnych postaci, choć jednak bardzo podobnych w wielu kwestiach. Bardzo państwu dziękuję za obecność. Pierwszy polityczny face to face państwa i moimi gośćmi byli pani profesor Joanna Senyszyn. Dziękuję bardzo. Oraz pan poseł Tadeusz Cymański.